Przeciw, to jest. Zmiana na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, druk numer 195. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Paragraf pierwszy. Na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyjętej uchwałą 19/182/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku, lipca, przepraszam, zmniejsza się środki finansowe na zadanie pod nazwą remont nawierzchni asfaltowej boiska z nałożeniem sztucznej nawierzchni w szkole podstawowej nr 153 z kwoty 36 tysięcy zł do kwoty 30 400 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa nr 2504/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych gminy miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013 Zarząd Infrastruktury Sportowej dokonał podziału środków finansowych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przeznaczając dla dzielnicy 6 kwotę 30 400 zł. Tu chcę tylko dodać, że obniżono nam kwotę z 36 do 34 tysięcy złotych, ale te cięcia również w innych obszarach, jakimi się dzielnice zajmują, dotknęły wszystkie dzielnice. Wynika to z kryzysu finansowego miasta. Opinia Komisji Rekreacji i Sportu? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zamykam obrady nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Artura o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punktu 4. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2013. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projektu. W punkcie pierwszym uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, załącznik nr 1. Punkt drugi. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgodnienia zmian w rozkładzie godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, załącznik nr 2. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z poziomu wydania opinii zwrócił się Biuro do Spraw Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych? Pozytywna. Pozytywna. Pani Tysiąca. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Kończymy obrady nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan Artur przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że